kochani, dziś przychodzę do Was z holem zakupowym i mam troszeczkę rzeczy ze sklepów stacjonarnych, jak i internetowych, także zapraszam Was do oglądania. Pierwszym sklepem, w jakim zrobiłam zakupy internetowym, jest sklep C&Direct i mam tutaj taką piękną sukieneczkę, paski z fajnie wyciętym dekoltem i tutaj z takimi wycięciami na brzuchu. I powiem Wam, że ma świetny materiał, świetny krój, naprawdę wszystko wygląda w niej idealnie, gdyby nie to, że ona jest strasznie krótka. Ja tutaj zdejmę z wieszaka. Zobaczcie, jak ona jest króciutka. Ona po prostu nawet nie zakrywa mi jej pupy, także stwierdziłam, że ja ją po prostu obetnę i zrobię z niej bluzeczkę, bo ma naprawdę fajny materiał, także zapraszam Was, żebyście zobaczyli, jak ona wyglądała na modelce. Linki oczywiście do wszystkich tych ubrań będziecie mieli na dole. I kolejną rzeczą z tego sklepu są dresy. Dresy, które zamówiłam w rozmiarze XL dla Daniela, a przyszły takie malutkie. I ja miałam w nich chodzić, ale stwierdziłam, że oddam je mojej mamie. Są to takie dresy z takimi tutaj większymi kieszonkami. I na dole są takie wąskie. One naprawdę też są bardzo ładne, granatowe z czarnymi dodatkami. I moja mama jest bardzo z nich zadowolona, także mogę Wam też je serdecznie polecić. One naprawdę nie były drogie, także jeśli Was cokolwiek interesuje, to tak jak mówiłam, zapraszam Was na dół do opisu. I kolejnym sklepem, w którym zrobiłam zamówienie, jest sklep New Dress. Tutaj zamówiłam trzy rzeczy. Pierwszą jest taka tunika biało-kobaltowa. Taka dłuższa, szersza, właśnie z tyłu ma kolor kobaltowy, z takimi palmami i budynkami. Ona ma dość zwiewny materiał, tylko powiem Wam, że ja chyba ją oddam mamie, bo moja mama wygląda w tym naprawdę, naprawdę cudownie, także powędruję na pewno do mojej mamy, ja będę najwyżej podkradała sobie od niej. I kolejną rzeczą, w której jestem po prostu zakochana, jest złoty zegarek z białą tarczą. On tutaj wygląda na żółty, ja widzę, ale to jest normalny odcień złotego i bardzo mi się podoba, także myślę, że jeśli będę robiła rozdany, to na pewno Wam taki zegarek zamówię, bo jest naprawdę świetny i fajnie wygląda na dłoni. I co jest najlepsze, większość zegarków mi tutaj za mało ma dziurek i spada mi z dłoni, a ten jest po prostu idealny i na tą ostatnią dziurkę się zapinam i jest wszystko fajnie. Nie zlatuje mi, obkręca się delikatnie, ale to już da radę przeżyć. I ostatnią rzeczą z tej strony jest bluza. Bluza, którą zamówiłam dla mojej mamy. Bluza miętowa. Tutaj z takim... jak to się nazywa? Z kieszeniami, z takimi kieszeniami. Kaptur ma taki też fajny, miętowo-szary. Szary i na to nakładamy miętowy. Wygląda moja mama w niej naprawdę fajnie. I powiem Wam, że chyba też sobie zamówię następnym razem taką bluzę, jeśli będę miała okazję, bo jest fajnie wykonana, ma fajny materiał, także naprawdę jest świetna. Aż się zdziwiałam, że taka fajna przyszła. Kolejne rzeczy to dwie sukienki, dwie białe sukienki, które kupiłam w takim sklepiku nad morzem. Sklepiku bez nazwy. I pierwsza to jest taka biała, długa, 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 z takim tutaj rozporkiem. Sięga mi z tyłu do kostek, bo z tyłu jest troszeczkę dłuższa, a z przodu jest delikatnie krótsza. I powiem Wam, że ja taką sukieneczkę kupiłam za 24,90, także po prostu musiałam ją wziąć, bo nie dość, że jest biała, taka przewiewna, to jeszcze ta cena. A druga to jest taka sukieneczka krótsza już, tutaj z kieszonkami. Ona sięga mi za pupę, ale wszystko fajnie zakrywa. Ma tutaj taki dość spory dekolt wycięty i rękawki, takie króciutkie. I powiem Wam, że z tej sukienki jestem chyba najbardziej zadowolona. Kosztowała 30 zł, ale czuję się w niej naprawdę fajnie, także bardzo się cieszę, że ją kupiłam. Ostatnią rzeczą jest taka torba na zakupy z Adidasa. Powiem Wam, że ja już pożyczyłam kiedyś taką torbę, właśnie jak jechałam na wakacje od Daniela, siostrzenicy, byłam z niej bardzo zadowolona, wszystko mi się tam mieściło i stwierdziłam, że kupię sobie taką do pracy i właśnie jest ona w takim różowo-fioletowym odcieniu z białym znaczkiem i napisem i tutaj ma takie delikatne różowe wstawki, także bardzo mi się podoba, jest pojemna, jest po prostu wszystko się tam zmieści, ja mówię, że zabieram ze sobą cały dom i spakuję w tą torbę, także tą torbę naprawdę serdecznie Wam polecam. Cena torby to 29,90. No i powiem Wam, że wszystko już Wam pokazałam. Mam nadzieję, że haul Wam się podobał i zapraszam już do następnego filmiku, który na pewno ukaże się niebawem. Pa, pa!